Siema. Podstawić mata w jednym ruchu w szachach to trochę tak, jakby nie trafić karnego w meczu o 3 punkty na mundialu. No niby się zdarza, ale wolelibyśmy, żeby czasami się nie zdarzało. I właśnie taka sytuacja miała miejsce kilka dni temu, w zasadzie kilkanaście dni temu, kiedy to Hikaru Nakamura mierzył się ze swoim wielkim szachowym przeciwnikiem, a mianowicie Alirezą Firuzdżą. Obu zawodników nie trzeba wam raczej przedstawiać, zawodnicy mają, cały czas kręcą się około rankingu 3200 na czeską. No i w ostatnim czasie zorganizowali sobie taki meczyk, no i w tej partii stało się coś bardzo, bardzo dziwnego. Nie będę jakoś bardzo skupiał się na samej partii, natomiast oczywiście dla was ją przeanalizuję, pomimo tego, że była to partia 3-minutowa. Nastąpiło e4, c6, skoczek c3, d5, skoczek f3, łubu-dubu, skoczek f6, hetman e2. Jeżeli kojarzycie mój filmik na temat najszybszych porażek w szachach, to na pewno pamiętacie, że pewien Polak Rodak zdecydował się w tej pozycji zagrać skoczek d7, po czym dostał skoczek d6 z matem. Natomiast Alireza jest troszeczkę lepszy, także nastąpiło tutaj bicie, skoczek d7, goniec c4, skoczek f6, skoczek e5. Zauważcie, teraz po biciu dostaniemy mata, więc trzeba trochę uważać. Bardzo ciekawa taka kolejność posunięć ze strony białego. Nastąpiło więc w e6, hetman e2, b6, goniec b3, hetman c7 i d4. I to jest pozycja tego typu, że w którym momencie czarne dojdą do c5, wtedy uzyskają wyrównanie. Ponieważ no, karokan jest bardzo solidnym debiutem, białe tutaj będą mieć delikatną przewagę przestrzeni, ale jeżeli tylko czarne zagrają ruch c5, no to będą stać sobie dobrze. Natomiast zawsze trzeba uważać, bo c5 osłabia ruch b5, także tutaj nastąpiło goniec d6, c3, roszada i teraz Firuzdża gra bardzo, bardzo ważny ruch, a mianowicie gra tutaj c5. Wydaje się, że podstawił pionka, ale to była właśnie jego idea, że zdecydował się teraz zagrać ruch a5 i zauważcie, poświęcony pionek zaciągnął tego hetmana na b5 i teraz po ruchu a5 grozi goniec a6 z widełkami, czy w zasadzie z rożnym, tak to się chyba nazywa. No i to pokazuje, że na tym najwyższym poziomie, nawet jeżeli zawodnicy grają blice, to oni wolą mieć pozycję, w której mają aktywność, a nie tylko, żeby zdobywać jakieś pionki. Więc nastąpiło tutaj wieża e1, bicie, goniec poszedł na a6, hetman a4, no i na pierwszy rzut oka, no to białe mają pionka więcej, spoko, ale na drugi rzut oka te gońce są bardzo aktywne, ten hetman jest bardzo aktywny, no pozycja jest dobra dla koloru czarnego, szczególnie, że teraz goniec może wejść na b4, no i teraz Hikaru stoi przed wyborem. Czy zagrać taki obrzydliwy ruch jak wieża e3 i dać się nadal gonić przeciwnikowi, ta wieża stoi tutaj totalnie losowo, czy zdecydować się ruszyć gońcem, na przykład na f4 i oddać jakość. No i Hikaru Nakamura zdecydował się właśnie zagrać goniec f4. Tutaj Firuzdża jeszcze nie brał tej jakości od razu, stwierdził, że w sumie no to nie pali się, mogę jeszcze poprawić hetmana. Dopiero teraz wziął tę jakość i przechodzimy do pozycji następującej. No i wydawać by się mogło, że tutaj Firuzdża nie może mieć żadnego problemu. Ma po prostu jakość więcej, pionek na d4 jest słaby. No żadnych problemów kolor czarny nie powinien mieć. Ale okazuje się, że Hikaru Nakamura jest w stanie nawet w takich pozycjach poddymiać, bo pomimo tego, że nie jest to najbardziej poprawne, zdecydował się zbić na f7. No i teraz, jeżeli czarny znajdzie ruch skoczek d5, to jest koniec partii. W sensie, no, tyle. Trzeba po prostu to zbić, odbije się gońcem, skoczek musi wrócić, ten pionek może spaść i tak dalej, ten goniec będzie bardzo silny. Natomiast Firuzdża zdecydował się zbić na f7 i po ruchu goniec e6, król g6, Hikaru Nakamura nawet nie bije od razu, tylko zdecydował się jeszcze poprawić wieżę. Nastąpiło h6, goniec f5, goniec e6, król chowa się na f8, nastąpiło bicie i mamy taką pozycję. Jak ją w ogóle ocenić? Okazuje się, że ona jest obosieczna bardzo, ponieważ z jednej strony Hikaru Nakamura ma 4 pionki, z drugiej strony są też różnobarwne gońce, no a przede wszystkim czarny ma skoczka więcej, więc taka nierównowaga materialna, która w partii dwóch komputerów na pewno skończyłaby się remisem. Natomiast tutaj grają ludzie i już przechodzimy do momentu, w którym dziwne rzeczy zaczęły się dziać, ponieważ w tym momencie nastąpiło wieża c2, wieża b5, skoczek d5, łubu-dubu i teraz
Jak widzicie, grozi mat. Więc trzeba zrobić furtkę dla tego króla. Możemy zagrać tutaj, możemy zagrać tutaj. Hikaru Nakamura jednakże zdecydował się, że zagra tutaj. No i teraz zrobił sobie furtkę dla króla, a dodatkowo jeszcze zdobył tempo. Bo ten skoczek musi gdzieś odejść. Więc skoczek odszedł. I tak grają zawodnicy na poziomie 3200. Oczywiście tutaj po ruchu G3 grozi mat i nie widział go ani Hikaru Nakamura, ani Alireza Firuzja. Hikaru Nakamura dopiero po kilku ruchach, jak zagrał A4 i król G2, to zorientował się, że tam przecież wcześniej był mat. Nie wiadomo, jaka była reakcja Firuzji, no ale cóż. No ale dobra, pogramy sobie dalej. Jak widzicie, nie został zauważony zbyt skomplikowany mat na zawodnika 3222, także grali sobie dalej. No i właśnie, jak to kontynuować? B3 i nagle okazuje się, że te pionki potencjalnie mogą gdzieś ruszyć. Skoczek E1, król podszedł, kolejny pionek został użyty. Tu zauważcie, że biały musi dość mocno uważać, bo jak zagra losowy ruch i okaże się, że nastąpi G5, to nie bardzo jest obrona przed G4 z matem. To znaczy przed G4 i wieża G8 mat. Także nawet w takiej pozycji potrafią zastawiać na siebie sidła. Natomiast tutaj król G2, skoczek E1, król idzie w stronę centrum, nagle to białe mają przewagę. G4, król E3, skoczek F3, król poszedł na E4. Prawdopodobnie to, co trzeba było tutaj robić, to w jakiś sposób próbować pchać te pionki. To znaczy zagrać A5, wykorzystać fakt, że nie może nastąpić tutaj, bo tutaj. No i jak skoczek by sobie odszedł B4, te pionki są o jeden kroczek dalej. Natomiast tak, no to ten skoczek zbił na H2. Teraz już trzeba uważać z obu stron. Hikaru Nakamura zdecydował się zagrać ruch D6. Jedyny ruch, który tutaj nie przegrywa partii, to jest król E8, ale oczywiście został znaleziony. Wieża H7, wieża H5 i w tym momencie było już raczej jasne dla obu zawodników, że ta partia zakończy się remisem, ponieważ został tylko jeden pionek, na którego trudno jest cokolwiek zrobić. Dwa pionki koloru białego idą, czyli Hikaru Nakamura stara się puszować te pionki, ale okazuje się, że po kilku kolejnych posunięciach zawodnicy zaczęli powtarzać posunięcia i partia zakończyła się remisem. Także, drodzy widzowie, jak tylko kiedykolwiek coś podstawicie, to przypomnijcie sobie, że Hikaru Nakamura, gdy groził mu mat na 8 linii, zdecydował się zagrać ruch G3, a jego przeciwnik, który przecież też brał udział w turnieju pretendentów, tego mata nie dał. Także każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas czasami zrobi coś głupiego, jeżeli chodzi o szachy, ale to w żadnym wypadku nie oznacza, że należy się łamać. Także z tym takim, wiecie, pozytywnym akcentem chciałem zakończyć ten filmik. Koksami jesteście, drodzy widzowie, nie przejmujcie się, jak nie wychodzi. Grajcie nadal w szachy i bawcie się tymi szachami dobrze. Także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!